rowerem można jeździć, ale można też jednoślady kolekcjonować. Choć ten 23-latek chyba inaczej rozumiał słowo kolekcjonować, bo policjanci sami byli zdziwieni, kiedy odkryli aż 160 kradzionych rowerów elektrycznych o łącznej wartości 3 milionów złotych. Funkcjonariusze mojego wydziału powzięli informacje na temat rowerów, które pochodzą z kradzieży z terenu Unii Europejskiej. Dokonaliśmy pewnych ustaleń, typowań, sprawdzeń i przy współpracy z prokuraturą rejonową w Oleśnicy i za ich zgodą dokonaliśmy wejścia na posesję, w której ujawniliśmy 160 rowerów elektrycznych. Po wcześniejszym sprawdzeniu ustaliliśmy, że rowery te pochodzą z kradzieży z terenu Unii Europejskiej. Wartość tych rowerów to kwota nie mniejsza niż 3 miliony złotych. Policjanci, z tego co mówili, nie spodziewali się aż takiej ilości. Mieli pewne podejrzenia co do, jakby można powiedzieć, tego obszaru, w jakim gdzieś tam szukali tych jednośladów, ale jednak 160 rowerów o bagatela wartości 3 milionów złotych to naprawdę robi wrażenie i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tutaj przy tej sprawie pracowało bardzo wielu policjantów. Policjanci już zatrzymali 23-latka, jednak jak zaznaczają, to tylko jeden z członków zorganizowanej grupy przestępczej. W tej chwili została zatrzymana jedna osoba, jest to jeden z członków tej grupy. W dalszym ciągu trwają czynności operacyjne mające na celu ustalenie dalszych osób, które trudnią się tym procederem, no i ich zatrzymanie. Na pewno będzie to jakaś grupa większa, która ze sobą współpracowała, bo niemożliwością byłoby to, żeby jedna osoba sprowadziła w taki sposób właśnie nielegalny do Polski aż 160 rowerów elektrycznych, które już, można było powiedzieć, były przerabiane po to, aby można było je wprowadzić ponownie w obieg. Te rowery rzeczywiście były dosyć nowe, mało używane. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, dokładnie ani miejsca, skąd one pochodzą, chociaż muszę powiedzieć, że samo miejsce znalezienia tych rowerów mieści się właśnie na terenie naszego województwa. Przypomnijmy, że za kradzież i paserstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, a za kradzież z włamaniem do 10 lat. Gregor Niegowski, Echo 24.